Nauczanie domowe. 23 maja. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wersety od 1 do 11. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Nie ma wątpliwości, że było to niesamowite, wspaniałe, cudowne i przełomowe wydarzenie. Dotychczasowa droga apostołów, dotychczasowe spotykanie Jezusa Zmartwychwstałego zmienione zostało w zasadniczy sposób w nowy sposób funkcjonowania. Funkcjonowania w obecności Ducha Świętego i w mocy Ducha Świętego. Zatem warto nie tylko przyjrzeć się temu, ale naśladować to wydarzenie. I tu pojawia się problem, ponieważ w różny sposób można do tego zagadnienia, tak mówiąc językiem zachodniej cywilizacji, podejść. Dlaczego do zagadnienia? Bo to jest bardziej wydarzenie niż zagadnienie. My natomiast chcemy to wszystko podzielić, poszatkować, porządkować, nazywać. I dobrze, ponieważ to jest potrzebne, aby precyzyjnie określić i oczywiście przeżywać to, co się wydarzyło. Ale właśnie nie można zatracić tego przeżywania na rzecz tylko rozmawiania o tym wydarzeniu. Ale przyjrzyjmy się zesłaniu Ducha Świętego, które dzieje nam relacjonują. Widzimy zjawiska zewnętrzne typu szum, uderzenie wichru, języki z ognia, jakby z ognia, które się rozdzielają. Ale widzimy też skutki i wewnętrzne, i zewnętrzne. Skutkiem wewnętrznym jest napełnienie serc ludzkich obecnością Ducha Świętego. Natomiast skutkiem zewnętrznym jest mówienie językami, głoszenie wielkich dzieł Bożych, chwalenie Pana Boga. I gdy przyjrzymy się tym trzem typom wydarzenia, czy trzem elementom, zjawiskom zewnętrznym, skutkom wewnętrznym i skutkom zewnętrznym, to jest pytanie, czego my chcemy, czego pragniemy, do czego dążymy. I nie ma wątpliwości, że dążymy do wydarzenia. Natomiast jakie są jego zjawiska zewnętrzne i skutki zewnętrzne, to nie jest tak istotne. Istotne jest to, że Duch Święty przychodzi. To, co się dzieje w relacji ja i Duch Święty, a dokładniej mówiąc my i Duch Święty, ponieważ to wspólnota prosi o Ducha Świętego, to wspólnota o Niego woła i to wspólnota otrzymuje tego Ducha Świętego. Każdy osobno, bo na każdym zjawił się język z ognia, ale to wspólnota jest tym adresatem zstąpienia Ducha Świętego. I to jest ważne, że ta wspólnota nie dyktuje Duchowi Świętemu. Ta wspólnota oczekuje Ducha Świętego. Czyli to Duch Święty określa, jak przyjdzie i kiedy przyjdzie. Apostołowie nie wiedzieli ani jednego, ani drugiego. Oni trwali na modlitwie. I ta absolutna otwartość jest dla nas ideałem. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy niektórzy mówią, musi coś być.
Na przykład musi być mówienie językami. No nie musi. Duch Święty przychodzi i On decyduje, co jest, a czego nie ma. Albo gdy niektórzy mówią, nie może czegoś być. Czyli na przykład nie może być jakiegoś zjawiska typu szum, ogień. No może być, bo Duch Święty zechce i zrobi tak jak zrobił w Dziejach Apostolskich. Widzimy jakieś takie skategoryzowanie, określenie już bardzo sztywne, grozi nam osłabieniem czuwania. No i my troszeczkę z tym mamy kłopot. No dlaczego? No bo wiemy, że Bóg sam siebie określił, że w sakramencie bierzmowania Duch Święty na pewno przyjdzie. Ale to grozi no właśnie takim skostnieniem, że jeżeli On na pewno przyjdzie, no to niektórzy młodzi ludzie no przygotowują się, robią, co im tam ksiądz kazał, czy opiekun, czy animator, ale oni sami mało mają tego oczekiwania. My jesteśmy pewni, że w sakramencie Duch Święty przyjdzie, ale właśnie to wydarzenie, jaki ma skutek w sercu człowieka, tego, który nie do końca czuwa. I jest pewność, Duch Święty na pewno przyszedł. Ale co się stało w tej relacji? Przygotowujący się do bierzmowania i przychodzący Duch Święty. Podobnie jest w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Określiliśmy czas, no ale teraz to grozi osłabieniem. No bo ja idę na mszę, ja się oczywiście modlę, ale ile jest we mnie czuwania? I pytam, no kiedy ten Duch Święty przychodzi do mnie? Na początku mszy świętej? W czasie Ewangelii? W czasie komunii? W czasie uwielbienia? Jak ten Duch Święty ma przychodzić do mnie? I widzimy, że skonkretyzowanie, nazwanie w tego dnia to się wydarzy, może nam grozić osłabieniem czuwania. To nie chodzi o to, żebyśmy nie nazywali. To nie chodzi o to, żebyśmy nie określali, bo sam Bóg chciał siebie określić i wybrał sposób typu sakrament bierzmowania i wybrał czas, uroczystość i to Duch Święty w swojej pokorze podporządkowuje się tym ludzkim określeniom. Wiemy, że one wynikają z Bożej podpowiedzi, ale na dzisiaj, na teraz, to tak jakby Duch Święty się podporządkowywał tym określeniom w Kościele, wewnątrz wspólnoty wierzących. Ale chodzi o to, czy ta wspólnota podporządkuje się i dostosuje do tego, co Duch Święty chce zrobić. Jak chce to zrobić? W którym momencie to chce zrobić? Jeżeli będziemy się tylko koncentrować właśnie na tym, co my byśmy określili, albo na zjawisku, albo na skutku, to zawsze będziemy mieli problem. W momencie, kiedy jest absolutna, autentyczna otwartość wspólnoty, wtedy Duch Święty ma to pole do działania, by działać tak, jak chce, kiedy chce i dla kogo chcę.